debatujemy nad dwoma bardzo istotnymi, jednymi z największych w naszym mieście, upamiętniających panią Marię Balicką, której wkład w kulturę, lokalną tożsamość jest nieoceniony, oraz Stanisława Szpotańskiego, pisarza, o którym Maria Balicka pisała, że to jeden z powodów zobowiązujących mieszkańców Kobyłki do ocalenia o nim pamięci. Dziś szczególny dzień w życiu biblioteki w Kobyłce, nadanie imienia i wybór patrona. Szczególny, wyjątkowy i powiem szczerze, tak jak powiedziałam to do wszystkich zgromadzonych tutaj, że dzisiaj zapisał się kolejny rozdział w książce pod tytułem Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce, rozdział imienia Stanisława Ryszarda Szpotańskiego. Powiem szczerze, że to jest bardzo ważne, bo to nas mocno ukorzenia w to miejsce, jakie jest Kobyłka. Ostatnie dwa lata były wyjątkowe dla biblioteki, bo uzyskaliśmy nowy lokal, a teraz uzyskujemy do tego lokalu jeszcze imię. Więc my się bardzo mocno teraz czujemy tożsami z tym miejscem, w tym miejscu, z tymi ludźmi i wokół tych ludzi. Tak, faktycznie. Szczególne miejsce w takiej małej społeczności, w lokalnej społeczności, bo nazwisko to jest mocno związane z Kobyłką. Zdecydowanie, zwłaszcza, że pojawia się w kilku powieściach i powiem szczerze, naprawdę bierzemy na swoje ramiona, nie lada ciężar, nie lada wyzwanie, bo ta literatura jest bardzo mało znana i tą literaturę naprawdę trzeba czytać ze spokojem, z rozwagą, ale też i z dużym skupieniem, dlatego że Szpotański był jednak tym krytykiem i bardzo mocno wchodził w szczegóły na przykład powstania listopadowego czy powstania styczniowego. To są tematy niełatwe, bo gdzieś tam też pomijane w książkach, w nauce, w szerzeniu wiedzy. I o tym teraz będzie warto mówić, warto będzie przypominać, ale też warto będzie przypominać o tym, co ta literatura niesie naszym czytelnikom. A niosła przede wszystkim taką radykalną, dzielącą na biało-czarne postawy. To nie jest łatwe, bo te dzisiejsze czasy nam trochę rozmyły wiele wartości, a my chcemy o tych wartościach przypomnieć, że szanuje się drugiego człowieka, szanuje się czyjąś pracę, a przede wszystkim kocha się własne miejsce, własną ojczyznę. Dlaczego państwo wybraliście akurat takie miejsce położone troszkę w ciszy, w spokoju, czyli chodnik między dwoma dość ruchliwymi ulicami w Kobyłce? Czyli takie miejsce, w którym można się zatrzymać, w którym jest chwila ciszy, w którym można się nad czymś zastanowić, które jest skromne. Pani Maria była przy całej swojej wielkości, przy odkryciu tego Szpotańskiego, przy pracach o Rejmoncie, przy historii Kobyłki, przy historii cmentarza, przy tych wszystkich misjach, które ona pełniła i właściwie po śmierci jeszcze pełni, była takim człowiekiem do zadań specjalnych. Jest człowiekiem skromnym, była, pozostawała człowiekiem skromnym. Też dlatego chcemy ją uhonorować, bo ludzi, którzy są wielcy, mają dokonania, ale umieją gdzieś pozostać skromnymi, jest naprawdę bardzo mało. No, to są takie unikaty. Stąd ten zaułek, to nie uliczka, nie aleja w żadnym wypadku, tylko zaułek. Czyli tak miało być z założenia. Dokładnie tak miało być. Jest to skonsultowane z rodziną i było to po prostu w stylu pani Marii. Tutaj w tej króciusieńkiej uroczystości brat wspomniał, że to jest właśnie styl Majki, jak on mówi o swojej siostrze. Właśnie ta taka skromność, która jest skromnością oczywiście na zewnątrz, ale ona w środku w człowieku kryje no niesamowite bogactwo, niesamowite piękno takiego człowieka.